Powiedział Hubert, ogląda nas 300 tysięcy osób. Słuchajcie, dwa dni temu zobaczyłem obrazy z Buczy pod Kijowem i nie mogę dojść do siebie. Ja wiele rzeczy w życiu widziałem, wiele przeszedłem, ale pomordowanych kobiet wrzucanych do wykopanych dołów przez sowieckich żołnierzy, pomordowane dzieci, no uważam, że i to jeszcze dzieje się wszystko w rocznicę, kiedy ci sami, czyli ci sami, w tym samym miejscu, polscy żołnierze, polscy oficerowie i żołnierze w Katyniu byli mordowani przez dziadków tych barbarzyńców. No, przepraszam za te emocje, wiem, że tu jest show, ale no bardzo was proszę, abyśmy te ofiary tego bestialskiego mordu pod Kijowem, jak również z uwagi na rocznicę ofiary polskich żołnierzy zabitych przez Sowietów w Katyniu, uczcili minutą ciszy. Bardzo proszę. Jeżeli możecie wstać, bo to jest okazanie szacunku dla tych ofiar, to bardzo bym was o to prosił. Dobrze, dziękujemy za uszanowanie słów pana Jacka. Brawa dla publiczności. Panie Jacku, i teraz chciałbym przejść do brzegu. Nazwaliście Alana ścierwem po jego akcji z pieskiem i chciałbym, żebyście też się właśnie odnieśli do tych słów. To ja nazwę. Dziękuję bardzo, że nie odebrano mi głosu, bo wiem, że to jest show, wiem, że korporacja rządzi się swoimi prawami, czyli słuchajcie, jesteście fenomenalną. Tam polska młodzież jednak teraz odzyskuje wiarę w polską młodzież. I też federacja zachowuje się też bardzo przyzwoicie, bo też liczyłem się z tym, że zostanie mi odebrany głos. Czyli jest federacja Fame MMA i jest jakaś popierdółka, którą tworzy Królikowski i który właśnie tragedię ukraińskiej wojny próbował wykorzystać w celach biznesowych. Sytuacja równie obrzydliwa. I pewnie Królikowski też nie zdaje sobie sprawy z tego, co zrobił. Oczywiście, to jest nieporównywalne. No, Alan zachował się głupio, ale łączy ich jedno. I Królikowski sobie nie zdaje sprawy i pewnie do końca życia sobie nie zda sprawy. I Alan Kwieciński też nie zdaje sobie sprawy. Tak, ja myślę, Ale z czego sobie nie zdaje sprawy? Powiedz, że to jest żart? Zachowując wszelkie proporcje. Co się stało dla tego pieska? Powiedz mi. Jeszcze raz. Powiedz mi, co się stało dla tego pieska? Dobrze, to bo i tak nie zrozumiesz. Na pewno widownia zrozumie. Przynajmniej w dużej większości. Słuchaj, jesteś tak zwaną osobą wpływu. Obserwuje cię setki tysięcy osób. Alan, to jest pewien symbol. Ty tego, bo ty się bronisz, że tego nie zrobiłeś, że nie zrobiłeś temu zwierzęciu krzywdy. Chodzi o pewien symbol. Następny idiota, który cię będzie obserwował, zrobi to na rozgrzanym grillu, zobaczy jak to jest. I to tylko o to chodziło. I to...